Cześć! Dzisiaj o sukcesach polskich tenisistek w Wuhan czy o treningach Igi Świątek. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od Magdaleny Frank, która dosłownie przed chwilą skończyła swój mecz drugiej rundy z Emmą Navarro i to był naprawdę imponujący występ polskiej tenisistki. Oczywiście, że to spotkanie było różne, jeśli chodzi o intensywność i efektowność tego meczu, ale trzeba przyznać, że sam wynik jest wielki, bo Magdalena Frank pokonała Emmę Navarro, ósmą tenisistkę świata, 6-4, 3-6, 6-2 i to pierwsza wygrana polskiej tenisistki nad zawodniczką z top 10 kobiecego zestawienia. Co za sezon Magdaleny Frank i ostatnie tygodnie, to już zwłaszcza bardzo imponujące. Pierwszy set, bardzo dobry z punktu widzenia Magdaleny, świetnie serwowała, szła do przodu, gdy trzeba było, gdy tego akcje wymagały. Dobrze też rozgrywała poszczególne wymiany, gdy rzucała długie piłki pod samą linię, także Navarro nie mogła przejmować inicjatywy i w efekcie na sam koniec kapitalnie jeszcze minęła Navarro stojącą przy siatce i wygrała po końcówce pierwszego seta. Druga partia już gorsza. Festiwal przełamań z jednej i drugiej strony. Nasza tenisistka goniła Amerykankę, robiła wszystko, co mogła, żeby dogonić i ostatecznie nawet jeszcze przegonić Navarro, ale to się nie udało. Zbyt wiele błędów naszej zawodniczki. W pewnym momencie widziałem, jak trener Andrzej Kobierski łapał się za głowę, no bo niestety nie był zachwycony momentami poziomem gry swojej tenisistki w tamtej partii, ale na szczęście w ostatnim decydującym secie Frank wróciła do solidnej gry i dzięki temu wygrała trzeciego seta 6-3. To, co mi się podobało, to, że Magdalena nie tylko starała się grać w obronie, ale właśnie przechodzić do przodu, jednocześnie mieszać różnymi uderzeniami, bo to czasem slice, skróty, szła do siatki i dzięki temu zaskakiwała momentami Emmę Navarro, próbowała właśnie sama narzucać swoje warunki gry i pokonała świetnie dysponowaną w tym roku Navarro. Oczywiście, że Emma w ostatnich dniach może nie wygląda najlepiej. Niedawno odpadła dosyć szybko z turnieju w Pekinie, potem zagrała nawet w imprezie 125 w Hongkongu, gdzie nie wygrała, mimo że była zdecydowaną faworytką. Ale wcześniej, niedawno jeszcze w US Open doszła do półfinału, więc to jest wielkie nazwisko i tym większe osiągnięcie Magdaleny Frank. W trzeciej rundzie Wuhan zmierzy się z lepszą z pary Beatriz Haddad-Maia, Weronika Kudermietowa. W trzeciej rundzie tego turnieju chińskiego jest także Magdalinet, która pokonała Łesję Curemko z Ukrainy 5-2 i Ukrainka skreczowała. Dobrze wyglądała Polka w tym meczu, a Ukrainka no niestety ponownie problemy zdrowotne. Jak naliczyłem, od początku sezonu 2023 Curemko 10 razy schodziła z kortu z powodu kreczu albo poddawała mecz na samym początku w ramach walkoveru. Widać, że no problemy zdrowotne i różne inne niestety ciągle trzymają się ukraińskiej tenisistki, chociaż potrafi też wygrywać z ciekawymi nazwiskami. Tutaj Wuhan zwyciężyła nad Katie Bouter, Brytyjką. Wcześniej chociażby w Rzymie pokonała Donę Vekić czy w Toronto Biankę Andreescu. Jest jednak zbyt nierówna, zbyt dużo jest tych kłopotów natury, przede wszystkim zdrowotnej i w efekcie Magdalinet jest w kolejnej rundzie, w której to zmierzy się z Darią Kasatkiną, 11 w tym momencie tenisistką świata. 6 razy ze sobą grały, bilans 2-4, niekorzystny dla Polki, ale miejmy nadzieję, że poradzi sobie, nieźle wygląda Linet w ostatnich tygodniach. Pamiętam ich pierwszy pojedynek podczas Australian Open 2018, kiedy to było. I wtedy Linet zaskoczyła Kasatkinę, pokonała ją w Melbourne w spotkaniu drugiej rundy. Może tym razem będzie podobnie. Magda zresztą bardzo dobrze wygląda zwykle w turniejach azjatyckich. Zobaczcie, finał w Tokio 9 lat temu, finał w Seulu 2018, wygrana w tajlandzkim Hua Hin, finały w Cenaj czy w Kantonie 4 sezony temu. Więc naprawdę w tej szerokości geograficznej czuje się doskonale. Warto też wspomnieć o takiej drobnej aferze, zamieszaniu wokół Magdy Linet, bo tuż przed wyjazdem do Wuhan opublikowała taki no, kontrowersyjny dość wpis w mediach społecznościowych. Napisała, baza wirusów została zaktualizowana. To było nawiązanie oczywiście do popularnego hasła w jednym z programów antywirusowych i
do pandemii COVID-19, która miała się zacząć właśnie w Wuhan, ale Chińczycy się bardzo obrazili. Po zakończeniu meczu Magdy Linet z Ludmiłą Samsonową w pierwszej rundzie nawoływali, żeby przeprosiła, tak krzyczeli z trybun. I Magda chciała to zrobić i gdy zaczęła właśnie mówić, że wiem, że uraziłam niektórych z was, chcę naprawdę przeprosić, to wtedy pani z organizacji turnieju zabrała jej mikrofon i powiedziała: nie, nie, mów tylko o tym meczu z Samsonową. To było dziwne. Oczywiście te słowa Magdy może były trochę niepotrzebne, bo taki sarkazm, z którego ona słynie i każdy mógł się poczuć inaczej. Tutaj Chińczycy poczuli się, jak widać, nieco dotknięci, ale z drugiej strony to zachowanie z mikrofonem i podczas pomeczowej rozmówki też nieco zaskakujące. Jeśli chodzi o turniej w Wuhan, no to on nie ma szczęścia, bo bardzo wiele tenisistek wycofało się z rywalizacji. Już dawno temu Iga Świątek, ale także Karolina Muchova, Jelena Rybakina, Daniel Collins, Wiktoria Azarenka, Jelena Ostapienko, Elina Svitolina, Karolina Pliszkowa, Paula Badosa ostatnio, Naomi Osaka. Widać, że zawodniczki mają dość, a część z nich zakończyła już sezon nawet, jak Maria Sakkari czy Caroline Garcia. Nie wiadomo, co dalej z Rybakiną, czy przystąpi do turnieju mistrzyń. Mam wrażenie, że tenisistki próbują pokazać działaczom WTA: stop, tych turniejów, zwłaszcza obowiązkowych, musi być mniej, ale oni są na to głusi i to jest trochę, mam wrażenie, jednak gra na krótką metę, bo jeśli czołowe tenisistki będą przemęczone, łapały kontuzje w kolejnych sezonach, to mam wrażenie, że ta gra będzie mniej atrakcyjna dla kibiców. Przez to sponsorzy mogą się irytować, bo jakość tego produktu opisanego jako WTA, rozgrywki WTA, może spaść i to myślę, że nie będzie cieszyć działaczy ostatecznie, ale oni wolą patrzeć na taką krótką perspektywę. W Wuhan grają dalej, oprócz Polek, między innymi Aryna Sabalenka, Julia Putintseva, która niespodziewanie pokonała Donnę Vekic, a z turnieju po Wuhan grają także między innymi Aryna Sabalenka czy Julia Putintseva. W Wuhan grają także między innymi, oprócz Polek, w Wuhan grają także dalej, między innymi oprócz Polek, Jelena Wuhan grają oprócz Polek dalej, między innymi także Aryna Sabalenka czy Julia Putintseva. Jeśli chodzi o Igę Świątek, to pojawiły się informacje, że trenuje ze swoim sparring partnerem Tomaszem Moczkiem, przygotowuje się do WTA Finals, który to turniej w tym roku pierwszy raz odbędzie się w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej i dodatkowo team Igi potwierdził, i dodatkowo pojawiła się także informacja, że nasza tenisistka korzysta ze współpracy z Dawidem Celtem, który jej pomaga w przygotowaniach do ostatnich zawodów tego sezonu. To nie powinno zaskakiwać, bo w momencie, gdy Iga została bez trenera głównego, nie współpracuje już z Tomaszem Wiktorowskim, to z kim ma trenować na korcie? Tomasz Moczek, sparring partner, oczywista oczywistość. Dodatkowo Dawid Celt, kapitan reprezentacji, który dobrze zna Igę, a ona jego, więc mnie te wieści zupełnie nie zaskakują. Team naszej zawodniczki nie podaje, kiedy pojawi się nowy trener, poznamy nazwisko nowego głównego trenera Igi Świątek. Zobaczymy, w jakim składzie Iga poleci do Riyadu, czy z nowym trenerem, czy jeszcze bez, czy z Dawidem Celtem. No, jest taka opcja, ale z drugiej strony spójrzmy na kalendarz. Turniej mistrzeń potrwa od 2 do 9 listopada, a już 13 listopada Polki zagrają z Hiszpankami w ramach finałów Billie Jean King Cup, a zwykle jednak przed takimi zawodami Dawid Celt organizuje zgrupowanie dla naszych tenisistek, m.in. Magdy Linet, Magdaleny Frank, Katarzyny Kawy. Nie wiadomo, czy Iga Świątek znajdzie się w składzie reprezentacji na te finały. Z drugiej strony też oczywiście pojawiają się takie głosy, które widzę, że kiedyś Tomasz Wiktorowski też był tymczasowym trenerem, teraz Iga współpracuje z Dawidem Celtem, więc może, tutaj nie chcę spekulować, bo tak naprawdę nic nie wiemy, ale mam wrażenie, że jednak Dawid Celt, to byłoby zaskoczenie, bo przecież Iga niedawno wskazywała, że kieruje się w stronę zagranicznego szkoleniowca, tak przynajmniej wskazywała w komunikacie, jaki opublikowała niedawno na Instagramie. Jeśli chodzi też o finały Billie Jean King Cup, to jestem bardzo ciekaw, czy nasza tenisistka zagra, bo jest wiele różnych wątków. Z jednej strony może czuć się mniej zmęczona fizycznie, bo ostatnio nie gra, nie występowała w Seulu, Pekinie, teraz w Wuhan. Z drugiej strony, w jakiej jest formie mentalnej,
i te zawirowania po rozstaniu się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, to mogło ją sporo kosztować, więc tutaj jest duży znak zapytania. Nadal jednak jest tak, że WTA Finals kończy się tuż po... Nadal jednak jest tak, że turniej WTA Finals kończy się tuż przed finałami Billie Jean King Cup, więc tutaj też spore wątpliwości. Ale też ta osoba Dawida Celta może, ale nie musi w jakikolwiek sposób łączyć się z ewentualnym występem naszej tenisistki. Team Polki pytany o występ w barwach reprezentacji na koniec sezonu cały czas podkreśla, że decyzja nie zapadła. Nawet bez Igi Świątek, patrząc na formę Frenchy i Linet, Polki mogą powalczyć o dobry wynik z Hiszpanią, a potem gdyby pokonały gospodynię, to w ćwierćfinale z Czechami. I co sądzicie o tym, że kolejne tenisistki albo wycofują się z Wuhan, albo nawet decydują się już kończyć granie w tym roku? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.